Dzień dobry Państwu, Łukasz Podmostko. Dzisiaj gościem Radia Nadzieja jest nowy komendant miejski Policji w Ostrołęce, młodszy inspektor Stanisław Szcześniak. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Pana, od niedawna przejął Pan tą zaszczytną funkcję w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Może na początek słuchacze chcieliby zapewne usłyszeć coś o Panu, o Pana wykształceniu, zainteresowaniach. Szanowni Państwo, w Policji pracuję od 19 lat. Ukończyłem Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ukończyłem tam administrację. Również ukończyłem studia podyplomowe z zarządzania jednostką w administracji publicznej. Interesuję się wieloma sprawami. Mam wiele hobby. Z tych takich najważniejszych, szanowni państwo, interesuję się historią. Jak każdy, w sumie jeszcze młody człowiek, również interesuję się sportem. Czynnie parę dyscyplin w dalszym ciągu uprawiam, biegam, również bywa, że grywam w piłkę. Także to są takie te moje najważniejsze takie zainteresowania. Jaką został Pan placówkę po przejęciu władzy? Ta jednostka, w której pracowałem 18 lat, zawsze wydawała mi się tą taką najfajniejszą, gdzie naprawdę zawsze panował dobry nastrój, dobry klimat do pracy i wydawało mi się, że taką ją zostawiałem jeszcze w styczniu bieżącego roku. No, dzisiaj troszeczkę sytuacja się zmieniła. Nie ukrywam, że ten klimat zdecydowanie się pogorszył. Widać po policjantach, że po prostu są w gorszej kondycji psychicznej, ale jestem pełen optymizmu. Uważam, że uda się to naprawić. Te pozytywne relacje i między policjantami, jak również mieszkańcami powiatu ostrołęckiego, miasta Ostrołęki, z pewnością ulegną poprawie. Pana pierwsze decyzje, podjął Pan już jakieś decyzje? Szanowni Państwo, nie podjąłem w tej chwili jeszcze żadnej decyzji personalnej, bo w tej sprawie, w tych konkretnych kilku sprawach, bo przecież wszyscy wiemy, o czym mówimy w tej chwili nawet, nie podjąłem żadnej decyzji personalnej. Szcześniak nie przyszedł po to do Ostrołęki, żeby na kimkolwiek się mścić. Szcześniak przyszedł po to, żeby uspokoić sytuację, wytonować te wszystkie negatywne nastroje, które się pojawiły w związku z ukazaniem się tak zwanych jakichś afer w Policji Ostrołęckiej. Jeżeli stwierdzę, że którykolwiek z policjantów ma problemy z profesjonalnym wykonywaniem swoich obowiązków i nie rokuje na poprawę, jeżeli stwierdzę, że policjanci nadużywają swoich uprawnień, na pewno z takimi policjantami się rozstanę. Uważam, że policja jest taką formacją, w której powinni pracować ludzie, którzy chcą z kolei pomagać innym ludziom, chcą być pomocni innemu człowiekowi. To może przejdźmy do ciekawszych rzeczy, bardziej przyjemnych. Nowa komenda, wreszcie doczekamy się nowej komendy z prawdziwego zdarzenia. Co w niej będzie się znajdowało? Jak wyglądają prace, zaawansowanie prac? O tej sprawie wielokrotnie już było mówione, bo ja ogromnie się cieszyłem w roku ubiegłym, jeszcze jak byłem pierwszym zastępcą komendanta miejskiego, jak rozpoczęły się w grudniu pierwsze prace, została wbita pierwsza łopata. Ja pamiętam to miejsce, jak ono wyglądało. Była ogromna radość dla wszystkich ostrołęckich policjantów, jak również mieszkańców Ostrołęki, że w końcu policjanci przeniosą się do innych warunków i że w innych warunkach również będą przyjmowani interesanci. Z tych wszystkich informacji, które posiadam, które przychodzą z Komendy Wojewódzkiej, wszystko przedstawia się to optymistycznie. Harmonogram prac postępuje zgodnie z tym, co zostało ustalone. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, więc tutaj istotnych zagrożeń nie ma. Jeżeli mówimy o tym, co się znajdzie tam w tych obiektach, tak w przyszłości, to oczywiście, że będzie tam strzelnica, gdzie policjanci będą ćwiczyli strzelanie, gdzie będą nabywali umiejętność celnego strzelania, po to, żeby być przygotowanym w każdej chwili do bardzo trudnych, często traumatycznych sytuacji. Znajdzie się oczywiście również pokój do przesłuchań osób nieletnich, tak aby zapewnić komfortowe warunki do przesłuchiwania tych najmłodszych. Uważam, że również policjanci znajdą to, co dla nich jest potrzebne, czyli ćwiczenia, podnoszenie swojej tężyzny fizycznej, bo wszyscy doskonale wiemy, że policjant musi być sprawny w tych swoich codziennych obowiązkach. Mam nadzieję, że to wszystko uda się zrobić, zbudować w tym terminie, który został zaplanowany, czyli w roku 2013 ten harmonogram tak właśnie jest rozpisany. Mam nadzieję, że to będzie właśnie wczesny ten
rok. Czy w tym budynku znajdą się jeszcze jakieś inne jednostki, czy tylko policja? Czy tylko wy będziecie zajmować całość budynku? Szanowni Państwo, ten projekt rzeczywiście był adaptowany, bo przecież w pierwotnych założeniach miało tam się znaleźć jeszcze kilka innych służb, służb podległych komendantowi wojewódzkiemu. Przed rozpoczęciem budowy okazało się, że część tych służb po prostu zostało przeniesionych do Radomia. W tej chwili nie funkcjonują, bądź też funkcjonują w okrojonym składzie. I w tym sensie nie było takiej potrzeby, aby ten obiekt był większy. Jedno piętro po prostu zostało zdjęte. Ale z tych informacji, które posiadam, to w dalszym ciągu funkcjonuje w Ostrowęcy sekcja Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. To jest dosyć prężna jednostka i ona również znajdzie się w siedzibie nowo budowanej Komendy Miejskiej Policji w Ostrowęcy. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Moim państwa gościem w Radiu Nadzieja był dzisiaj młodszy inspektor Stanisław Szcześniak, nowy komendant miejski policji w Ostrowęce. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Łukasz Podmostko, do usłyszenia.